Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Cześć, dzień dobry, cześć Jolu. Witaj, kochana. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Kasienka, dzień dobry, Marzenko, cześć, Małgosiu, dzień dobry, witajcie. Super, że jesteście. Cudownie. Dam sobie chwilę, żeby. Ci, co mają się wgrać, mieli się wgrać. Dzień dobry, Monia. Cześć, kochana. Cześć, cześć, witajcie. Bardzo słabo słychać. Poczekaj. Ja sobie zrobię głośniej na maksa. Małgosia, podgłosiłam swój mikrofon, głośnik w ogóle. Mam nadzieję, że teraz będzie ok. Cześć, Agnieszka. Cześć, kochana. Jestem ciekawa, jak tam u ciebie, Agnieszka. Dawno cię nie słyszałam. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj temat wcale niełatwy. Dzień dobry, Madzia. Super, cudownie. Dzisiaj temat, słuchajcie, niełatwy, bo temat narcystycznego rodzica. Co to znaczy, kiedy rodzic jest narcystyczny? Ale też słuchać cały czas. Dobra, dzięki Monia. Dzięki za informację. Monia, u ciebie dobrze, super. Cześć Izunia, cześć kochana. Izunia, tu ci od razu powiem, wszystko dotarło. Ty wiesz, o czym mówię. Także wszystko jest ok. Cześć Elżunia, dziękuję. Dziękuję za milutki głosik. Cześć Agatko, dzień dobry, cześć Poli. Tęskniliście? No co cudownie. Środa beze mnie to nie środa. No super. Tak, środy. Słuchajcie, tak weszły w krew, że u mnie wszyscy w domu już wiedzą, a dzisiaj środa, ale dobra, nie macie. Zostaje to już po prostu w standardzie. No, ale od czasu do czasu ucieknę na jakiś mały urlop, także wtedy mnie nie złapiecie. Cześć Dagmarka, dzień dobry, cześć kochani. Super. No dobrze, kochani, jesteśmy już w takiej tutaj ilości, że możemy spokojnie zaczynać. Ci, co mają dołączyć później, dołączą później. Ci, co będą oglądać tu na Facebooku, przerzucą się na Instagrama albo obejrzą na YouTubie nagranie czy powtórkę, no to witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dla tych, którzy będą oglądać pierwszy raz, nazywam się Kamila Śniegowska. Jestem terapeutą ustawień systemowych, praktykiem totalnej biologii, trenerem radykalnego wybaczania, trenerem EFT. Pracuję z Soul Body Fusion, Theta Healing. To są metody, narzędzia, które wykorzystuję na co dzień, pracując z Wami, pracując warsztatowo, indywidualnie, prowadząc Was przez różne meandry Waszego życia, Waszych historii. I to tak pięknie płynie. Dzisiejszy temat, który dla Was przygotowałam, to temat narcystycznego rodzica. Narcyzm jest generalnie bardzo, bym powiedziała, poważną chorobą. Tak naprawdę został, słuchajcie, w latach dopiero 80. określony jako, no, bym powiedziała w cudzysłowie, jednostka chorobowa. Dopiero został zebrany w ramy. Ale, no, cześć kochana, dzień dobry. Ale dopiero wtedy, skoro został zebrany w jakieś ramy, zostało zauważone, jak dużo, no, trudnego, negatywnego wpływu może osoba narcystyczna robić. Dzisiaj podejście od strony narcystycznego rodzica, pewnie pojawią się pytania odnośnie
odnośnie narcystycznych partnerów, narcystycznych dzieci, narcystycznych córek. Więc już tylko coś tu przełączę, przepraszam. To dzisiaj nie do końca temat partnerski, ale ja do tematu narcyzmu w relacjach partnerskich wrócę, także na pewno z tym tematem do Was w jakiejś najbliższej przyszłości wrócę. A dzisiaj chciałam się skupić na tym, jak ta narcystyczna relacja rodzica wpływa na dziecko, jak ona wygląda, ale też jaki niesie wpływ realny na rozwój i wychowanie dziecka. I z czym takie dziecko później zostaje w swoim życiu, jak ono funkcjonuje. Może tam znajdziecie jakieś swoje cechy albo swojego rodzica, ale też może zobaczycie, w jaki sposób wy funkcjonujecie, bo cechy narcystyczne i jakieś pojedyncze cechy każdy z nas ma i mówi się, że z narcyza to każdy z nas ma jakąś tam ociupinkę. To pewnie jakaś prawda, natomiast dzisiaj o takim typowym narcyzmie. Oczywiście pamiętajcie, że wszystko jest i w skrajnościach, coś jest mega duże, coś może być jakąś cecha, może być mniejsza w natężeniu, ale dzisiaj taki ogólny ogląd tego, jak narcystyczny rodzic może wpływać na dziecko i jak ta relacja płynie. No, narcystyczna osoba to taka, która przejawia narcystyczne cechy. Bardzo często ta relacja narcystyczna, o ile w relacji partnerskiej, pamiętajcie, dzisiaj nie dotknę, ale wrócę do tego, nie do końca wpływa tutaj na partnera, to pokażę Wam, w jaki sposób funkcjonuje dziecko z narcystycznym rodzicem. Bo to jest dosyć duża konsekwencja później dla dzieci, które idą w świat dorosły i z którymi czasem przychodzicie właśnie z pewnymi swoimi trudnościami, z czym sobie nie radzicie w życiu, i jest to pokłosie narcyzmu w naszym domu. Kto miał narcystycznego rodzica, albo nie daj Boże, mówię, nie daj Boże, dwóch narcystycznych rodziców, bo wtedy jest to, jak to mówi mój syn, niezłe kombo. No to wtedy pokazuje się dopiero skala i natężenie podwójne problemu, bo tam dziecko totalnie nie ma żadnej formy istnienia. Okej, witam serdecznie wszystkie dziewczyny, które się pojawiły, i panów, jeżeli oglądacie za kulisami. Dzień dobry Iza, cześć Madzia, cześć Dona, cześć kochana, cześć Małgosia, dzień dobry, cześć Kasiunia, Monia, moje słoneczko, dzień dobry, Agnieszka, Kasia, Gabriela, Dagmara, witam Was wszystkie bardzo, bardzo serdecznie i witam też wszystkich tych, którzy się nie przywitają, a oglądają, zaglądają, także całusy Wam również ślę. Osoba narcystyczna, na razie z poziomu bardzo dużego ogółu, osoba narcystyczna to taka osoba, która ma bardzo niskie, o, cześć Madziunia, dzień dobry, bardzo niskie poczucie własnej wartości. Narcyzi to są osoby, które naprawdę nie czują swojej wartości. W związku z tym potrzebują się doładowywać z zewnątrz, dokładać sobie z zewnątrz, brać od innych, czerpać, oczekiwać, wymagać, ale zabierać z zewnątrz, zasilać z zewnątrz, ponieważ z wewnątrz tego zasilania nie mają. Potrzebują kontrolować to, co inni myślą, zwłaszcza na ich temat. Dlaczego jest to takie ważne? No, bo chodzi o to poczucie wartości. Generalnie narcyz to taka osoba, która musi być idealna, po prostu nieskazitelna, czysta, idealna, po prostu najlepsza, najpiękniejsza, największa, najmądrzejsza, naj. W każdej kategorii, w której funkcjonuje, albo w każdej kategorii, która dla osoby narcystycznej jest bardzo ważna. A w związku z tym bardzo potrzebne jest tym osobom to, żeby kontrolowali swoje otoczenie i to, co myślą, mówią o nich również inni. Osoby narcystyczne stale odczuwają bardzo głęboki lęk przed tym, żeby nie być oczernianym, obwinianym, mówiąc kolokwialnie, obsmarowanym, a już tym bardziej
nie wolno w otoczeniu, jakby w relacji z osobą narcystyczną, nazywać rzeczy po imieniu, zwłaszcza jeżeli to miałoby w jakiś sposób przypiąć łatkę niewłaściwą osoby narcystycznej. Ktoś z Was, kto miał do czynienia w ogóle z osobą narcystyczną w swoim otoczeniu, to doskonale wiecie, o czym mówię. To trochę jest tak, że osoba silnie narcystyczna, Elżbieta, ty już piszesz, że skądś to znasz, osoba bardzo silnie narcystyczna będzie potrafiła, wiecie, aż zrobić wszystko, żeby zniszczyć kogoś, kto próbuje stworzyć tak zwaną rysę czy skazę na nieskazitelnym obrazie narcyza. Oczywiście mówimy o bardzo dużych skrajnościach, ale naprawdę osoby narcystyczne potrafią się posunąć do wielu kroków, do wielu rzeczy, do wielu zachowań, tylko po to, żeby w jakiś sposób je nie urazić, nie rysnąć tego idealnego opisu. Za wszelką cenę będą chciały ukryć jakiekolwiek rysy na tym swoim idealnym wizerunku, jaki chcą, żeby został wykreowany i jaki chcą, żeby inni widzieli w nich. Jest to naprawdę za wszelką cenę i możecie poczytać w literaturze, możecie pooglądać swoje życie, jeżeli mieliście kontakt z narcyzem. Narcyz się nie cofnie, będzie walczyć do końca. Dzisiaj nie będę mówiła o tym, jak pracować, kiedy jesteś w relacji jakiejkolwiek z osobą narcystyczną, ale jest to temat, do którego wrócę. Obiecuję, że ten temat narcystyczny, ponieważ on jest dosyć mocnym tematem, wrócę do niego też z informacjami o tym, jak pracować, jak zachowywać się, albo inaczej, jak stawiać granice, bo tam bardzo mocno w relacjach narcystycznych trzeba uświadomić sobie też swoje poczucie wartości i mocno stawiać granice. Narcyzi takich osób silnych nie lubią, najczęściej z takimi osobami nie będą wchodzić w bliskie relacje, bo nie mogą takiej osoby po prostu ustawić pod siebie. Ale to nie temat na dzisiaj, ale obiecuję, że wrócę. Osobom narcystycznym często towarzyszy poczucie własnej wyższości. To, co już powiedziałam parę zdań wcześniej, że te osoby narcystyczne potrzebują być takie naj, nie? Że one są najmądrzejsze, największe, najlepsze, to wszystko wiedzą, no takie są, no po prostu naj, są najlepszą matką, najlepszym ojcem, najlepszym nauczycielem, najlepszym trenerem, najlepszym naj, wiedzącym, umiejącym, tam nie ma dyskusji z ich umiejętnościami. Cześć Elunia, dzień dobry. Bywają bardzo mocno zaabsorbowane sobą. Generalnie kiedyś przeczytałam takie zdanie, że narcyz to ogromny egoista i w jakimś sensie to prawda, ale on jest bardzo taki skoncentrowany na sobie, zaabsorbowany sobą, swoim otoczeniem, żeby mocno sprawdzać, czy tam ktoś przypadkiem nie podkopuje czegoś, czy tam ktoś przypadkiem nie robi czegoś niewłaściwego wokół mnie. Takie osoby są też bardzo sztywne w kontaktach. Zresztą generalnie narcyzom jest trudno nawiązywać relacje. Z jednej strony, ponieważ są bardzo nieufne, muszą oglądać towarzystwo. Poza tym narcyz wybierze takie towarzystwo, przy którym może błyszczeć. Super będzie, jeżeli narcyz będzie w wysoko prosperującym towarzystwie, ale mimo wszystko tam się będzie mógł wywyższać. Będzie w jakiś sposób lepszy, wyższy, ładniejszy, nie wiem, dłuższe nogi, dłuższe włosy, wiecie, coś, co będzie zdecydowanie lepiej. Temu narcyzowi będzie absolutnie dobrze. I to, co jest jeszcze takie bardzo też charakterystyczne, to narcyz będzie miał ogromną trudność w przyznaniu się do winy. Będzie miał ogromną łatwość w krytykowaniu ludzi i takim umniejszaniu innym, jeżeli ktoś nie będzie chodził na jego zasadach. I narcyzi mają ogromną trudność w odczuwaniu empatii. Nie potrafią, a oczywiście pamiętajcie, że to znowu jest na jakiejś skali, ale generalnie mają trudność z odczuwaniem empatii, z współodczuwaniem emocji drugiej osoby. No właśnie, i skoro taki obraz bardzo ogólny, taki narcyza, tak wygląda narcystycznego rodzica, no to możemy sobie wyobrazić, że ciężko jest w zdrowych emocjonalnie warunkach wychowywać się z takim rodzicem w relacji jako dziecko.
Bo podczas gdy taki wystarczająco dobry rodzic, spokojnie rozwinięty emocjonalnie, jest pewny własnych możliwości i własnego potencjału na tyle, że pozwala dziecku również na rozwijanie swojej autonomii, na rozwijanie swojego życia, na szukanie swojej drogi, na popełnianie błędów, na odkrywanie pasji, na w jakiejś formie na decydowaniu o swoim życiu, o tyle narcystyczny rodzic będzie wymuszał specyficzne zachowania na swoim dziecku, mające na celu to, żeby w dziecku wzbudzić podziw, posłuszeństwo, ale też taki jakby to posłuszeństwo takie dosyć ślepe, że również też to, żeby dziecko współpracowało z tym rodzicem narcystycznym w kreowaniu właściwego, dobrego wizerunku tego rodzica i również czasem i rodziny. I to, słuchajcie, jest na tyle mocne, że dziecko tam nie ma szansy rozwijać się samodzielnie. Dziecko nie ma szansy szukać własnej drogi, nie ma szansy do tego, żeby rozwijać się i w ogóle poznawać siebie i swoje potrzeby, ponieważ to, co jest najważniejsze, to to, żeby wspierać i rozwijać matkę narcystyczną, narcystycznego ojca, ale nie siebie. I to rodzi niestety bardzo duże konsekwencje emocjonalne. Zresztą każda relacja narcystyczna jest relacją dysfunkcyjną. A model wychowania przez rodzica narcystycznego naprawdę daleko odbiega od ideału i ma swoje konsekwencje. No właśnie, i o tych konsekwencjach, bo tam mamy największy case, żeby zobaczyć, jak to jest być dzieckiem narcystycznego rodzica. Po pierwsze, to co powiedziałam już chwilę wcześniej, narcystyczny rodzic nie jest skłonny do okazywania uczuć, uwagi i emocji. Mam na myśli emocje takie pozytywne, takie, które budują, bo narcystyczny rodzic jest rodzicem, któremu bardzo łatwo przychodzi krytyka. Jest rodzicem, który będzie w bardzo dosyć no, prosty sposób potrafił skrytykować swoje dziecko, jeżeli to dziecko będzie w jakiś sposób albo stawało na drodze temu rodzicowi, albo, że tak powiem, umniejszało jego wizerunek. Albo będzie dziecko wchodziło w taką nieświadomą rywalizację z rodzicem. To taki przykład. Jeżeli narcystyczna matka wychowuje swoją córkę i ta narcystyczna matka na przykład nie czuje się piękna, idealna albo odważna w realizowaniu swoich celów, a córka zaczyna wyrastać na kobietę odważną, że widzi, narcystyczna matka będzie widziała potencjał, który ma córka w sobie i będzie widziała, że o, ona będzie lepszejsza ode mnie, jakkolwiek brzmi to słowo, o, że ona ma taką siłę, ja nie mam, to nie będzie pozwalała również dziecku rozwijać tej swojej mocy i skrzydeł. Będzie te skrzydełka bardzo skrzętnie podcinała nożyczkami, żeby to dziecko, zwłaszcza ta córka, bo tu słuchajcie, grają w tej relacji bardzo mocno zależność płci. Narcystyczna matka będzie bardzo mocno, w cudzysłowie, tępiła, ograniczała i przystosowywała do siebie swoją córkę. Narcystyczny ojciec będzie znowu przystosowywał do siebie swojego syna. Tutaj ta relacja płci ma bardzo duże znaczenie. Co nie oznacza, że narcystyczna matka nie zrobi sieczki w głowie synowi, ale ta relacja płci ma jeszcze mocniejszy wydźwięk. Także, drogie panie, jak mamy narcystyczną mamę, to jest nam jeszcze zdecydowanie trudniej, niż byśmy miały narcystycznego tatusia. Dlaczego? Bo tam wtedy matka z córką, ojciec z synem potrafi wchodzić dosłownie w rywalizację i porównywanie się, taki jeden do jeden ja a on, ja a ona. I jeżeli tylko to dziecko pokazuje jakiekolwiek cechy bycia lepszym,
to rodzic z racji takiego dużego, kontrolującego, pięknie będzie sobie ciach przycinał to skrzydełko, żeby za długo, wysoko nie poleciało, a przytniemy te włoski, żeby za długie nie były, a to tam utniemy jakieś możliwości, żeby za dużo tam nie umiało. A jak się tego nie uda, to bardzo łatwo narcystycznemu rodzicowi przychodzi krytyka, wręcz bym powiedziała poniżanie, a na pewno umniejszanie dzieciom, tylko po to, żeby sprowadzić te dzieci do tak zwanego parteru, a żeby przypadkiem nie przerosły swojego rodzica. Narcystyczny rodzic nie reaguje na potrzeby dziecka. I oczywiście to, co mówię, jest znowu, wiecie, na jakiej skali. Są tacy narcyzi, którzy totalnie mają w nosie potrzeby swoich dzieci i tacy, którzy no, zerkają, że coś tam te dzieci potrzebują, mają jakieś swoje potrzeby, ale jakoś szczególnie się nie będą tym przejmować. Narcystyczny rodzic, jeżeli będzie zauważał potrzeby swojego dziecka, że dziecko o czymś marzy, że dziecko czegoś pragnie, że dziecko ma jakiś swój cel, nie będzie jakby skierował swojej uwagi, intencji na to, żeby wspierać to dziecko w realizacji jego potrzeb. Czasami zdarza się, że taki rodzic nie przeszkadza, że ten dzieciak może, jeżeli ma na tyle siły przebicia, będzie gdzieś sam próbować do czegoś dążyć, coś robić, ale generalnie nie będzie miał silnego wsparcia w rodzicu. Najprawdopodobniej może być też tak, że taki narcystyczny rodzic będzie na zewnątrz mówił i chwalił się, ale pod warunkiem, że będzie czym przy tym dziecku, ale nie będzie sam wspierał. Natomiast narcystyczny rodzic będzie potrafił powiedzieć, jeżeli dziecko odniesie sukces, na przykład, nie wiem, na olimpiadzie z biologii w szkole podstawowej, to na odebraniu dyplomu będzie potrafił powiedzieć, że to dzięki mnie masz ten sukces, bo to ja ci pomogłam, przygotowałam, kupiłam książkę i tak dalej. Bo nie może przy narcyzie ktoś inny błyszczeć. Generalnie nie jest to do końca przez narcyza dobrze widziane. Wielu pisze, że to straszne. No, kto z narcyzem miał do czynienia, wie, jakie to jest kolorowe i różowe. Naprawdę nie jest to łatwe. Pamiętajcie, dzisiaj rozmawiamy o relacji rodzic-dziecko, o narcystycznych rodzicach. Taki rodzic bardzo słabo okazuje swoje emocje, bardzo jakby nie wyraża uczuć i emocji. Jakby słowa kocham, lubię, szanuję, jestem dumna, dumny, cudownie to zrobiłaś, to nie są słowa, które narcystycznemu rodzicowi lekko przychodzą albo w ogóle przychodzą. Ja wiem, że w ogóle nie trzeba być narcyzem, żeby mieć problem mówienia o emocjach, nazywania tego, co czuję, mówienia komuś, że jestem z niego dumna, że go kocham, że jest dla mnie ważny. Ja mam tego świadomość, że to nie tylko narcyzi, ale generalnie narcyzi mają bardzo trudno, żeby właśnie wyrażać swoje emocje takie bardzo, bardzo pozytywne. Narcystyczny rodzic też będzie oczekiwał, żeby dziecko stawało się trochę do niego podobne i go podziwiało. Ale podobne w tej kategorii, że zawsze ciutek gorsze, nie? Do tego, wiecie, ma być taki jak ja, no bo z jednej strony dziecko jest dla rodzica, tego narcystycznego również, pewnego rodzaju wizytówką, taką reprezentacją. No przecież dziecko, które kiepsko się uczy, które kiepsko wygląda, które nie dba o siebie, nie odnosi sukcesu, no czym tu się pochwalić, czym błysnąć, nie? Przecież narcystyczny rodzic potrzebuje celebrować cały czas swój sukces, a przy takim dziecku no nie bardzo, więc będzie robić wszystko, żeby to dziecko stało się do niego podobne, czyli dążyło do tak zwanego pseudoideału, ale nie swojego wewnętrznego, tego kim ja chciałabym być jako dziecko, ale tego wyimaginowanego przez rodzica, takiego narzuconego, bo tak pasuje do kanonu, do jakiejś struktury, do jakiegoś systemu, że takie to musi być. Ale pamiętajcie, zawsze ciutek gorsze niż mama, gorsze niż tata. Nie?
Ważne jest, żeby dziecko też podziwiało swojego rodzica. To jest dla niego też dosyć ważne. Ono nie musi wyrażać wdzięczności całując rodzica po rękach czy po stopach. Oczywiście teraz się śmieję. Ale w takim podziwie, jakby zapatrzeniu na tego rodzica, żeby to, wiecie, to cały czas ta potrzeba dowartościowywania, taka cały czas trochę przy narcyzach jest taka potrzeba, żeby posiadania takich wielbicieli, fanów, takiego fan klubu, który będzie gdzieś tam cały czas po prostu patrzył tak zapatrzony jak w obrazek, w autorytet, żeby właśnie narcyza podziwiać. Dziecko również. Cześć, Elunia, dzień dobry, Kasia, piszesz, skąd ja to znam? Elunia, piszesz, doświadczyłam wszystkiego, o czym mówisz. Utulam cię, kochana, bo ja też. Naprawdę, utulam wszystkie osoby, które z narcyzami miały do czynienia albo mają, bo wcale nie jest tak prosto z narcystycznej relacji wyjść. Również z narcystycznej relacji z matką, gdzie matka była narcystyczna, czy ojciec był narcystyczny, wcale nie jest dziecku łatwo. A w relacji partnerskiej, jak czasami trafiamy, to też wcale nie jest tak prosto wyjść na prostą w relacji z narcystycznym mężem, czy z narcystyczną żoną. Taki rodzic bardzo często będzie żądał od dziecka konkretnych zachowań. Konkretnych zachowań, konkretnych sposobu bycia, sposobu wyglądania, nie wiem, wyboru jakichś kierunków, nauki, nie wiem, może uprawiania sportu, a może, nie wiem, dbania o siebie, a może pasjonowania się czymś. Dlaczego? Dlatego, że narcystyczny rodzic traktuje swoje dziecko w pewnym sensie jak swoje takie przedłużenie, taką swoją reprezentację w świecie zewnętrznym. Oczekując również, że dziecko będzie zachowywało się w sposób zaspokajający jego potrzeby emocjonalne. Rodzice narcystyczni mają też taką... O, i teraz piszecie, znam to ja. Poli pisze, że narcystyczna matka jest w stanie dobierać partnerów dla córki. Tak. Rywalizować również. Kasia pisze, że też to znasz. I Poli, odniosę się na chwilę jeszcze do tego, co ty napisałaś, bo to jest ważne. To jest właśnie jeszcze taki, wiecie, ten kwiatek taki dodatkowy, ekstra, jeżeli jest właśnie ta relacja matka-córka czy ojciec-syn. Tam naprawdę na wielu polach ta matka zaczyna z dzieckiem rywalizować. Dlatego, że dorastająca córka staje się jakby, w cudzysłowie dla tej matki, rywalką. Kimś, kto będzie, wiecie, nagle jest młodszą wersją mnie, czyli, nie wiem, silniejszą, większą, mądrzejszą, nie wiem, piękniejszą, nie wiem, co tam jeszcze. No i nagle pojawia się tutaj dodatkowa rywalizacja. Dlatego właśnie ta charakterystyka płci jakby nasila. No i tutaj naprawdę tych relacji może być bardzo dużo, ale absolutnie partnerzy córki mogą być właśnie dobierani. Ona może również chcieć współuczestniczyć w jakichś tych relacjach. No naprawdę bardzo różne rzeczy zadziewają się, albo to też taki bardzo znajomy dla mnie temat, chcieć przejąć wręcz nawet życie swojej córki. Jakby wejść w buty swojego dziecka i zacząć żyć życiem swojego dziecka, bo poczuło, że tamto życie miało szansę, by być lepsze i córka, gdyby to życie miała takie, jakie sobie tworzy i kreuje, miałaby się za dobrze. O takim zachowaniu to ja doskonale znam takie zachowanie z autopsji. Piszesz, kochana, czyli mówienie do dziecka, wstyd mi na ciebie patrzeć, gdy grasz w piłkę, nie ma się czym pochwalić, to też egoistyczno-narcystyczne. Tak, kochana. Tak, Paulinko, to jest też, może być. Oczywiście pamiętajcie jedną rzecz, że nawet po jednym zdaniu ciężko jest określić narcyza. My czasami, nie będąc narcystyczną osobą, potrafimy walnąć jakiś taki tekst, który
po którym ktoś wyskoczy z kapci, potrafimy kogoś zranić, bo po prostu jesteśmy ludźmi, czasem coś palimy mocno. Ale no, wtedy, kiedy mówimy dziecku bardzo duże rzeczy, no to narcyz nie będzie się z tym tutaj certolił. Będzie potrafił powiedzieć wprost, dlatego że dziecko, tak jak powiedziałam, jest taką reprezentacją w świecie zewnętrznym. To wtedy będzie bardzo mocno się musiało to dziecko dostosowywać do tego, jakie wymagania ma tata czy mama wobec siebie, wobec mnie, ale też wobec siebie oczywiście. Kamilka powie, że jak to wygląda, jak jest więcej niż jedno dziecko i wtedy jak to wygląda, czy to pierwsze jest bardziej obciążone. Monia, tutaj nie ma takiej reguły. Będzie jakby z narcystyczną matką czy z narcystycznym ojcem wszystkie dzieci mają równo krzywo, dlatego że po pierwsze stają się bardzo poranione, bo taki rodzic nie jest jakby emocjonalnie jakby rozwinięty na tyle, żeby dać dziecku to, co dziecko emocjonalnie potrzebuje do swojego rozwoju. Natomiast bywa też tak, że narcystyczny rodzic, na przykład jest troje dzieci i matka ma trzy córki, jedną wybierze sobie jako taką najbardziej, która się będzie musiała dostosowywać. Oczywiście wybierze najbardziej podatną, bo to jest trochę jak z katem, jest ofiarą, jak ze sprawcą, jak z tym, który poluje na tego, który jest upolowany. Wybiera się najsłabszego osobnika i jego torturuje i jego dojeżdża. Więc to też bardzo różnie bywa. Czasami bywa też tak, kochani, że na przykład pojawia się dziecko i to dziecko było no, niechciane, było wpadką albo pojawiło się w najmniej odpowiednim momencie i ono staje się na przykład taką w cudzysłowie największą ofiarą narcystycznego rodzica. Czasem jest to, czasem tego narcyzmu doświadczają wszystkie dzieci porówno i wszystkie są mocno przeczołgane. Na przykład wszystkie trzy córki, a syn nie. Nie? Ale jak jest tylko jeden syn, to on od matki też będzie obrywał niezłe cięgi i baty, no bo przecież jest jedynym dzieckiem, które musi też stanowić jakąś reprezentację dla swojej mamy. Nie? Tak, Paulinka, wielokrotnie wypowiadane podobne słowa naprawdę są już takim trochę rysem narcystycznym, dlatego że narcyz naprawdę, pamiętajcie, bardzo chce, żeby czasami ktoś mówi, że ja tak mówię, że ty jesteś beznadziejny w tym, weź coś zrób, bo wstyd patrzeć jak grasz. I jakby ta krytyka, wiecie, że dla niektórych mówią, że krytykują kogoś, żeby ten ktoś się zabrał za siebie i w formie takiej pseudomotywacji. No i oczywiście zdrowa krytyka powinna motywować. To jest jeszcze też kwestia, jak my odbieramy czyjeś słowa krytyczne. Ale narcyz nie ma ochoty motywować, a raczej sprowadzać właśnie do pewnego poziomu. To nie jest kwestia tego, żebym ja się rozwijała, tylko żebym ja doskoczyła do pewnego poziomu. To nie musi wcale być związane z moim rozwojem osobistym. Ja mam doskoczyć do jakiejś poprzeczki i już. A jeżeli partner obraża się na partnerkę, w konsekwencji zrywa kontakt z dzieckiem, gdzie miał z nim głęboką więź i okazywał mu ciepło i uczucie. No, wielu to, wiesz, kochana, pewnież ten temat ma szerszy kontekst. Nie da się każdej sytuacji przypiąć do narcyza albo od niego odpiąć. Natomiast pewnie byśmy musiały wielu przegadać. Możesz mi się, kochana, nagrać na Messengerku i mi opisz, co masz do końca na myśli i też czego oczekujesz, nie? Co ci tutaj podpowiedzieć? To też będzie mi łatwiej. No nie, właśnie mi o to chodziło. O, super. Ok. No dobra, rodzic narcystyczny będzie też bardzo wymagał od dziecka, słuchajcie, aby ono miało świecić przykładem. To, co właśnie mówiłam, doskakiwać do swojego poziomu, żeby przynosić dumę rodzicom, nie przynosić wstydu, żeby utrzymywać pewien rodzaj, jakiś poziom, wizerunek, jakąś, jakiś
jakiś system, wiecie, taki status, o właśnie tego słowa mi brakło, status rodziny, status grupy, status społeczny, żeby tam, broń Boże, narcystyczny rodzic nie tracił ze swojego wizerunku. A jednocześnie właśnie ten rodzic będzie bardzo krytykował dziecko za wszelkie słabości, niedotrzymane standardy, za właśnie za niskie oceny, za niskie skoki, jak ktoś skacze, za, nie wiem, za krótki czas, proszę Wiolu, za krótki czas jakiegoś wykonania, albo za długi czas na wykonanie zadania, albo za słabą ocenę, albo tam za coś. Po prostu za to, kiedy dziecko odbiega od standardu, będzie bardzo silna krytyka, a jednocześnie będzie bardzo mocno trzeba doskakiwać do pewnego poziomu. Co to rodzi, co to na, jakby rodzi, jakie konsekwencje dziecku? Przede wszystkim dziecko będzie się bardzo mocno obwiniało, bo nigdy nie będzie idealne. Ono nigdy nie będzie wystarczające. Ono nigdy nie będzie wystarczająco jakieś, żeby tej mamy zadowolić, czy tatę zadowolić. Ono zawsze będzie jakieś, za duże, za małe, za grube, za chude, za niskie, za wysokie, za kolorowe, za szare, po prostu jakieś, nie? Zawsze będzie coś nie tak. To będzie prowadziło oczywiście do obniżonego poczucia własnej wartości i ogromnego poczucia winy, bo to dziecko będzie miało poczucie, że nie jest wystarczająco dobre, żeby zasłużyć na to, co dziecku powinno być zagwarantowane z samego faktu, że ono jest, czyli miłość, akceptację, przynależność, uznanie i szacunek. Tak, dokładnie szacunek, bo szacunek nam należy się jako każdemu człowiekowi. Nieważne, czy jesteś matką, czy jesteś dzieckiem, należy ci się szacunek, dlatego że jesteś człowiekiem, że żyjesz i to jest niepodważalne nasze prawo egzystencjalne. I dziecku również należy się szacunek, rodzicowi oczywiście też, ja tutaj tego nie umniejszam. Ale dziecko rodzica narcystycznego nie będzie czuło, że nie będzie czuło, że przynależy, nie będzie czuło, że jest akceptowane, ono przynależy, ale tylko jeżeli spełni jakieś warunki. Jeżeli nie, momentalnie będzie czuło się odrzucone, poniżone, zdradzone, jakby w różny sposób odsunięte. Jeżeli spełni jakieś warunki, to bardzo cię proszę, możesz tu być. Jak nie, no to dostajesz cięgi baty i albo się dostosujesz, albo te baty będą jeszcze większe. I dostosowujesz się. W końcu, w którymś momencie dziecko zaczyna odsuwać siebie zupełnie na boczny tor. Zaczyna czuć, że ja jako dziecko nie mam przestrzeni do tego, żeby się rozwijać. Że nie mam przestrzeni do tego, żeby w ogóle odkrywać to, co jest moją wartością, to, co jest moją drogą, kim ja w ogóle jestem, jaką ja mam tutaj spełniać rolę, co ja tutaj robię, że ja tutaj nie mam czego szukać, że ja jedyne co, to muszę się dopasowywać, a i tak nigdy nie będę właściwy. Więc możecie sobie wyobrazić, jaki to rodzi trudność emocjonalną w głowie dziecka. Nie da się bez szwanku emocjonalnego pójść w dorosłe życie po takiej relacji z rodzicem narcystycznym. Małgosia, czy może być narcystyczny do partnerki, a do dziecka nie? Nie. Może zachowywać się mniej wobec dziecka i mieć mniejsze oczekiwania, ale będzie wykazywał również zachowania narcystyczne do swojego dziecka również. Jak dziecko ma sobie radzić z narcystycznym rodzicem, dajmy na to wiek dziecka 25 lat, mężczyzna, dorosły, może decydować o sobie jednak pod wpływem rodzica. Powiedziałabym Madziu, że to już nie dziecko, a 25-letni mężczyzna. Dorosły facet, tak jak piszesz, dorosły, a nie może być dorosły. Jak sobie radzić? To, co Wam też powiem na końcu, ale jak Madzia wywołałaś to teraz,
Tak naprawdę dziecko wychowane w silnie narcystycznej rodzinie nie jest w stanie samo poradzić sobie. Oczywiście ono dorośnie, pójdzie w świat, ale będzie bardzo mocno żyło życiem rodzica, będzie bardzo mocno uwiązane. Zresztą my też jako dzieci narcystycznych rodziców idziemy w różne, w zasadzie bym powiedziała w trzy drogi, a do nich wrócę na końcu, ale bez formy terapii, pracy nad sobą, tu jakby nie ma szansy to dziecko samo poradzić sobie z tym, co wydarzało się przez wiele, wiele lat w jego dzieciństwie. Dziecko bardzo mocno uważa, że tak jak powiedziałam wcześniej, nie spełnia oczekiwań rodzica, że nie jest w stanie zaspokoić, więc traci poczucie własnej wartości i wpada w ogromną spiralę poczucia winy. Poczucia winy, że no właśnie, mami przyniosłam wstyd, tata niezadowolony, że jestem gorsza, bo nie umiem tak grać w piłkę, nie uczę się tak dobrze, nie wygrałam olimpiady. Zaczyna mieć ogromne poczucie winy i zaczyna bombardować w siebie. Jest to też piękna droga do wszelkich zachowań autoagresywnych. Ja o zachowaniach autoagresywnych mówiłam też na jednym z live'ów. O takiej formie autoagresji, od stanów depresyjnych, jakichś zachowań wobec swojego ciała, czyli objadanie się, głodzenie się, cięcie swojej skóry, wiecie, zadawanie sobie jakiegoś bólu fizycznego. Przeróżne zachowania autoagresywne będą wjeżdżały w takie dziecko, dlatego że ono nie jest w stanie sobie poradzić, a natężenie takiej emocji przeciwko samemu sobie, skoro mnie rodzic tłamsi i pokazuje mi, że jestem niewystarczająca, to we mnie będzie narastało mnóstwo niezrozumienia, bo pamiętajcie, to co powtarzam bardzo często, dzieci do 6, 7 roku życia max rozumieją świat tylko emocjonalnie. Nie rozumieją świata analizując. Co to znaczy emocjonalnie? To znaczy to, co każdy z Was nadal dzisiaj też potrafi czuć. Czyli jak wchodzicie do pomieszczenia, w którym są ludzie, to i tych ludzi znacie albo nie znacie, to doskonale wiecie, że czasami wchodzicie do pomieszczenia i nie czujemy się dobrze w jakimś towarzystwie. Że no, czujemy, że tam no, nam nie służy, że ktoś no, dziwnie się na nas patrzy, albo no, jakaś energia niewłaściwa bije, że ktoś nas nie akceptuje, że ktoś nas jakoś dziwnie komentuje. Tu się pięknie uśmiecha, a tak naprawdę wbiłby nam, czy wbiła nóż w plecy. To jest właśnie to czucie emocjonalne i dzieci dokładnie w taki sposób rozumieją świat do mniej więcej 6 roku życia, czując, nie rozumiejąc, bo rozum analityczny wykształca się później i później wchodzi jakby w funkcjonowanie. Na początku to jest świat emocjonalny i już. Więc jeżeli ja na poziomie emocjonalnym czuję, że nie jestem przyjęta, że ja się nie mogę dobrze czuć przy tej mamie czy przy tym tacie, to ja to po prostu będę czuć. I dziecko nie powie, a dobra, bo ta matka jest taka, czy ojciec jest taki. Małe dziecko tego nie powie. Małe dziecko uważa matkę i ojca za swojego Boga. To są dwaj bogowie, dwie najważniejsze postacie w życiu dziecka. I jeżeli któraś z tych postaci jest tak mocno destrukcyjnie wpływa na mnie i mówi mi, że ja jestem zła, za mała, za duża, za gruba, za chuda, za niska, za śmaka, za owaka, za głupia, za nie taka, to dziecko nie powie, pięciolatek nie powie, weź se ty matka, pomyśl, idź się na terapię, tylko to dziecko sobie pomyśli, ono już najprawdopodobniej wcześniej będzie przez wiele lat słyszało, jeżeli nie od samego urodzenia, słyszało, że jest nie jakieś. A to za dużo je, a za dużo płacze, a nie to, a nie tamto, bo nie będzie spełniał jakichś norm. Im bardziej nie będzie spełniał norm, tym jako dziecko będzie bardziej sfrustrowane i będzie bardziej smutne. Tym bardziej będzie rozpaczało swoje rany odrzucenia czy porzucenia, wszystko zależy od którego rodzica. Więc tym bardziej ta frustracja narasta. To widzicie, że takie emocje nie zasilają.
A jeżeli dziecko wchodzi w bardzo ogromne poczucie winy, zaczyna odrzucać siebie, no bo nie mamę, nie tatę, bo przecież jestem zależna, żeby przeżyć jako dziecko. Nie mogę odrzucić kogoś, dzięki komu żyję, więc jedyne, kogo mogę odrzucić, to siebie i wjeżdżam w przeogromną autoagresję, destrukcję i, że tak powiem, odsuwam totalnie siebie na bok i nikogo i niczego nie widzę, tylko widzę mamę i tatę i zrobię wszystko, żeby tak naprawdę utrzymać się na powierzchni tego życia, czyli zaspokoić ich potrzeby, zasłużyć. Mało tego, z tym zasłużeniem, słuchajcie, my zostajemy nieraz do naprawdę bardzo późnego swojego wieku dorosłego i cały czas mamy poczucie, że jak wreszcie spełnimy te potrzeby i zaspokoimy, po prostu skoczymy do tej poprzeczki, i jak ja wreszcie zrobię to, osiągnę tamto, wybuduję dom, dostanę awans, nie wiem, zrobię coś tam, to wreszcie ta mama będzie zadowolona, albo wreszcie ten tata zobaczy. To i tak będzie za mało, no bo to się nie zadzieje, nie? To jest bardzo głęboki mechanizm. My potrafimy naprawdę w takim zasłużeniu do narcystycznego rodzica pozostać, ba, nawet do swojej śmierci, jeżeli nic z tym po drodze nie zrobimy, nie? Kasia pisze, że dowiedziałaś się, że jesteś wyrodną córką, bo zaczęłaś mieć swoje potrzeby i spełniać swoje oczekiwania. Witaj w klubie wyrodnych córek, Kasiunia. Cześć, Danusia, dzień dobry, kochana. Okej. No właśnie. To dziecko, które nie spełnia tych potrzeb i oczekiwań, nie doskakuje do poprzeczki, zaczyna też bardzo często i na początkowym etapie zawsze zaczyna dążyć do tej doskonałości, by jednak zadowolić tego rodzica. Później, im bardziej ono nie zadowala rodzica, bo oczywiście to zależy, czy to dziecko doskoczy jakoś do tej poprzeczki, bo jak doskoczy i sobie pomyśli, o, jak ja siebie tak na maksa żyłuję, ale ta mama jest w miarę zadowolona, czy tata, no to zrobię wszystko, żeby tam zawsze doskakiwać, zawsze, zawsze, zawsze. No i staram się i doskakuję. A jeżeli będzie tak, że ja doskakuję i ile maks na maksa wysiłku nie włożę, to jest za mało, to będzie się rodziła frustracja. I czasem dziecko albo jeszcze mocniej daje z siebie wszystko kosztem już w ogóle siebie, zdrowia, życia, albo wchodzi w taką reakcję totalnego buntu i wtedy idzie na tak zwaną realną wojnę z mamą. Ktoś wychodzi z domu i, że tak powiem, mówi, że go ulica wychowuje. Ucieka w różnego rodzaju używki, zachowania, towarzystwo i mówi się, że to dziecko dopiero zeszło na drogę. I tam toczy się dopiero realna wojna, bo takie dziecko, wiadomo, że nie jest wizytówką super mamy czy super taty, którym chciałby być narcystyczny rodzic. Więc to napędza jeszcze większą spiralę trudu. No i dodatkowych emocjonalności. Ale generalnie tak czy tak, obojętnie jak droga tego dziecka z rodzicem będzie się toczyła, to w dziecku rośnie ogromna frustracja, ogromne poczucie bycia gorszym i to jest pierwsza droga do niezdiagnozowanych albo zdiagnozowanych, bardzo różnie to bywa, stanów depresyjnych. Dlatego, że depresja jest takim stanem, gdzie my z poziomu totalnej biologii w stan depresyjny wchodzimy, uruchamiając tak zwany pad hormonalny, czyli taki moment, kiedy czujemy, że nasz przeciwnik, to przed czym ja stoję, przed czym, przed kim, przed problemem, trudnością, sytuacją, zdarzeniem, nie wiem, warunkami, generalnie przeciwnikiem, w cudzysłowie, że stajemy i to coś jest tak duże, że ja nie jestem w stanie się z tym zmierzyć. Co bym nie zrobiła, nie zrobił, to ja i tak się z tym po prostu nie jestem w stanie uporać. I depresja jest trochę taką białą flagą, którą machamy, mówiąc, dobra, poddaję się, to ja się tutaj idę walkowerem, wrzucamy na luz, nie walczę, bo nie mam siły. I depresja jest właśnie takim stanem. Wiele stanów depresyjnych również jest z poziomu tego bycia wiecznie niewystarczającym, bo ja nie jestem w stanie sprostać oczekiwaniom. Więc ten mój przeciwnik jest taki duży i mocny, do którego ja nie jestem w stanie doskoczyć. Dzieci takiego rodzica wymagają od siebie bardzo, bardzo
Duże, dużo. Dużo więcej, słuchajcie, niż ich rówieśnicy. I dziecko rodzica narcystycznego też nie rozumie, jak może tata Stefanka być dumny ze Stefanka, skoro ten gra w piłkę, ale nie zdobył gola, skoro ten na przykład brał udział w konkursie, ale nie był pierwszy, nie ma najlepszej oceny, najlepszego świadectwa, a jednocześnie tata Stefanka mówi mu: super, synu, jesteś. To dla dziecka rodzica narcystycznego nie mieści się to w głowie. Jak można być pochwalonym? Jak można w ogóle dostać jakąś nagrodę czy uznanie, skoro się nie było na jakimś poziomie naj? Jak można być dumnym z kogoś, kto nie stał się najlepszy, najpierwszy, najbardziej, najwyżej? To są takie naprawdę bardzo duże rozjazdy w tych dzieciach. Jak w ogóle dzieci dochodzą, potrafią dojść do takiego poczucia, że jak w ogóle można poświęcić uwagę takiemu dziecku, jeżeli ono jest nieidealne, nie najlepsze, nie najpierwsze, nie najbardziej. Rozumiecie? Powstaje taki bardzo mocny rys w tym dziecku, że to bycie naj jest jedyną formą, żeby zasłużyć. To ktoś powie, bo trzeba też rozróżnić ambicje od właśnie tego bycia cały czas w takim motorku, w takim jak kołowrotku, próbowania zasłużyć, nadążyć, być wystarczającym. To są naprawdę bardzo duże rzeczy. Czasami ktoś mówi, ja już z wiele lat mówiłam o sobie, że mam chorą ambicję. To tak dokładnie nazywałam. Dzisiaj rozumiem, że to nie była chora ambicja moja, tylko cały czas próbowałam doskoczyć i zasłużyć i pokazać, że ja jednak mogę, wstydu nie przyniosę i chodzę na jakichś tam zasadach i warunkach, co oczywiście też nie przyniosło tego rezultatu, który bym chciała. Także to jest naprawdę bardzo mocno wpojone. Bardzo ciężko się nauczyć odpuszczać, dokładnie, Poli. Bo to nie chodzi, słuchajcie, żeby teraz pójść w drugą stronę i mieć wyrąbane, nie stawiać sobie celów, nie dążyć ambitnie do jakiejś rzeczy, ale do swoich, nie do tych, które ktoś ode mnie oczekuje. Cześć, Renatka, dzień dobry. Do tego, co ja chcę. I nie po trupach, i nie kosztem siebie, nie za wszelką cenę. To są różnice. A tu, kiedy próbujemy zasłużyć, robimy to wszelakim kosztem. Danusia, pytasz, a co jeśli rodzic chwali, docenia, a dziecku wydaje się, że rodzic wymaga za dużo? No, to jest kwestia tego, pewnie trzeba by było tutaj spojrzeć oczami tego dziecka, dlaczego jemu się wydaje za dużo, czy ten rodzic zawsze chwalił, czy pokazywał jakąś ścieżkę rozwoju. No to dziecko zawsze ma prawo mieć swoją perspektywę i ona nie zawsze musi być zgodna z tym, co rodzic chce przekazać, i odwrotnie, nie? To pamiętajcie, ta zasada, jak powtarzam, że to, co dajesz, nie zawsze jest tak samo odebrane, jak ty byś chciała, dając to komuś. Kasia pisze, że często słyszę od obcych mi kobiet, kiedy mówią: moja córka, mój syn jest zwyrodny, czuję niezgodę, ponieważ jest mi to obce ze strony mamusi. No właśnie, bo to bycie wyrodnym dzieckiem jest trochę, to też zależy, co znaczy dla kogoś wyrodnym, ale tam, gdzie ktoś nie akceptuje swojego dziecka, to tu bym pooglądała, dlaczego. Nie każda, a nie akceptacja wiąże się z byciem narcyzem, nie? To tak nie możemy szufladkować, ale to też z czegoś wynika. Czasami wynika z takiej rodowej niechęci, na przykład do dziecka, do córek, do synów. No to różne rzeczy, słuchajcie, potrafią się pokazywać, ale to już jakby zupełnie inny temat. To, co ważne jest jeszcze w tych relacjach, to, że większość prób, jak nie każda próba postawienia dziecka na swoim, czyli kiedy dziecko chce postawić na swoim swoje plany, cele, decyzje, wybory, bardzo często kończą się karą. Karą od rodzica narcystycznego. Ta kara jest oczywiście różna,
Wszystko zależy, jaki system kar stosuje rodzic, ale milczeniem, odrzuceniem to najprawdopodobniej jest gwarantowane. Rodzic też potrafi wmówić dziecku, że wybieranie według siebie jest po prostu czystym egoizmem. No i takie dziecko, któremu mówi się, że jak chce wybrać swoje, jakieś, to co lubi i według siebie i dla siebie, jest egoistą, to takie dzieci najczęściej później wycofują się ze swojego, jakby wycofują się dosłownie ze swojego życia. Zaczynają stawiać siebie na końcu kolejki, na szarym końcu, no i starają się nie mieć żadnych już oczekiwań, no bo przecież posiadanie oczekiwań od życia, od siebie i w ogóle od świata jest po prostu egoizmem, a za to jest kara od mamy czy od taty. No więc to się w ogóle nie opłaca, więc to jest zła droga, więc ja doświadczając raz, drugi, trzeci, piąty takiej struktury, zaczynam rozumieć jako dziecko, że to nie popłaca, że muszę tutaj zachować się zupełnie inaczej. Kasia pisze, że nawet zerwaniem kontaktu z dzieckiem taka kara również jest. Ja o takich karanie dzieckiem brakiem kontaktu ze sobą jest też jednym z zachowań narcystycznych, ale nie tylko, bo to znowu pamiętajcie, trzeba zobaczyć, dlaczego, o co tam chodzi. Ja lubię takie rzeczy ustawić na ustawieniu, zobaczyć, o co tam chodzi, bo czasami rodzic zrywa kontakt ze swoim dzieckiem, ale nie chodzi o to, że on jest narcystyczny, Kasiu. Czasami dlatego, że relacja pomiędzy rodzicami jest na jakimś poziomie i to jakby brakiem kontaktu z dzieckiem rodzic każe drugiego partnera. To też różnie bywa. Jak się postawi do ustawienia rodzinę, to widać te dynamiki, o co tam chodzi. Nie? Dzieci narcystycznych rodziców są bardzo często emocjonalnie zaniedbane, niewidziane, nieważne. To, co już mówiłam wcześniej, nie czują się kochane, czują, że nie przynależą. Braki miłości, zrozumienia, akceptacji. No i od wczesnego dzieciństwa żyją w przekonaniu swojej niskiej wartości i takiego jakby służenia innym, a tak naprawdę służenia swojemu rodzicowi, czy swoim rodzicom, czy swojej rodzinie. To w konsekwencji powoduje, że w przyszłości takie dzieci będą miały trudności w ogóle z poczuciem własnej wartości, z akceptacją, miłością do siebie. Będą miały większą skłonność do zachorowania na choroby autoimmunologiczne, zachowanie autoagresywne, trudności z dietą. W ogóle jedzenie jest dużym tematem związanym ze zachowaniami autoagresywnymi. Ja do takiego materiału a propos jedzenia kompulsywnego, objadania się i chorób metabolicznych, wrócę do Was, przygotowuję na ten temat materiał. Także obiecuję to, o to wiem, że wiele osób pyta. Ale właśnie między innymi objadanie się, głodzenie, wszelkie choroby bulimiczne, anorektyczne są zachowaniem autoagresywnym i są również odpowiedzią na relację narcystyczną, a bardziej na ogromne poczucie bycia nieważnym i odrzucenia w domu. O zachowaniach w stanach depresyjnych to powiedziałam już wcześniej, ale też dorosłe dzieci z rodzin narcystycznych będą to, co miały na pewno trudno, to trudno im będzie nawiązywać zdrowe relacje z innymi ludźmi. Zdrowe relacje, ponieważ to są osoby, które wyrastają że jako dzieci, nastolatkowie, a później dorośli, jako odcięci od emocji, nieufni. Czujący, że nie mogą na kogoś liczyć, czujący, że zawsze są niewystarczający, gorsi, beznadziejni. Trochę zaczynają przepraszać, że żyje. To jest ta kategoria, gdzie wrzuciłam posta o przepraszaniu. To jest taka kategoria osób, którzy przepraszają, że żyją, przepraszają za wszystko, za to, że są, że odłożyli nie w to miejsce kubek, że zrobili nie tak, że minutę się spóźnili. Po prostu przepraszają za wszystko. I te osoby bardzo mocno czują samotność swoją. Czują się po prostu samotne ze swoimi problemami, ze swoimi sytuacjami, w które wchodzą,
konflikty, które im się, że tak powiem, organizują w ich życiu, bo siłą rzeczy są bardzo zaburzone emocjonalnie, a bardziej bym powiedziała nienakarmione emocjonalnie. W związku z tym no, bardzo silnie reagują na krytykę z świata zewnętrznego, bardzo są obciążone emocjonalnie, żeby się rozwijać, żeby, wiecie, są po prostu przeciążone w tym doskakiwaniu do jakiejś poprzeczki. A w związku z tym mają później bardzo duży poziom złości i frustracji. Te dzieci bardzo mocno wchodzą później w dorosłości w rolę opiekuna i bardzo często zaczynają mocno skupiać odwrotnie uwagę swoją na rodzicu i zaczynają organizować trochę swoje życie w oparciu o potrzeby rodzica, o poziom zadowolenia matki czy ojca, o pragnienia, o jakieś spełnianie marzeń, zachcianek, nawet potrafią, nie wiem, studiować to, co fajnie by było, gdyby mama mogła studiować, że mama nie mogła, to ja będę. Albo, a mama mówiła, że zawsze marzyła, żebym ja była lekarzem, no to ja pójdę na lekarski. Wiecie, o takich, zapominają o swoich potrzebach i zaczynają bardzo mocno integrować się jeszcze bardziej z potrzebami i pragnieniami rodzica, zapominając w ogóle o sobie. Będą też miały taką tendencję w ogóle do wchodzenia w taką rolę najpierw świat, potem ja. Czyli najpierw on, ona, oni, praca, to, 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 a dopiero potem, potem ja gdzieś tam na szarym końcu się odnajdę. Dlaczego? Bo nie chcą być samolubni. A o tym egoizmie to narcystyczna mama albo narcystyczny tata przypominał zawsze, kiedy dziecko chciało zrobić coś po swojemu, dla siebie i nie było to akceptowane przez rodzica, to zawsze usłyszał, że jest egoistą, że myśli tylko o sobie, że jest samolubny, że coś tam i coś tam, ale generalnie w kategorii bardzo dużego egoizmu, a przecież egoizm jest negowany, jest krytykowany, jest odrzucany, więc jak można być egoistą, nie? A my wszyscy chcemy przynależeć i czuć się dla ludzi ważni i potrzebni. I dzieci narcystycznych rodziców szczególnie chcą się czuć potrzebni, bo oni dzięki byciu potrzebnym i spełniającym jakieś życzenia i warunki innych żyją. Pamiętajcie, to jest bardzo mocny, silny nawyk, którym narcystyczny rodzic wpoił dziecku, że jak będziesz właściwy, będziesz właściwa, to będziesz mógł żyć. To nie jest taki przekaz wprost, ale to jest dokładnie taka intencja. Dziecko zaczyna rozumieć, że dopóki spełnia jakieś zasady i warunki, kanony, to będzie mogło funkcjonować. Bez rodzica małe dziecko nie przeżyje. To jest jak w przyrodzie. Mała sarenka po urodzeniu nie przeżyje sama, jeżeli mama sarna ją zostawi, czy tata jeleń sobie odejdzie. Nie? I o ile my jako ludzie mamy inny poziom socjalnej opieki, gdzie małe dziecko przeżyje pod warunkiem, że ktoś inny dorosły udzieli mu opieki, ale przeżyje to o tyle na poziomie biologicznym, my zupełnie inaczej reagujemy i konflikty zaczynamy czytać inaczej. Jeżeli odrzuca mnie mama albo odrzuca tata, to jest ryzyko, że ja nie przeżyję. A więc za cenę dopasowywania się do jakiejś poprzeczki, ja mam życie. I wierzcie mi, że jak się pracuje na sesjach indywidualnych czy na warsztatach, to naprawdę jest ciężko puścić ten kanon nauczony od dzieciństwa, bo my naprawdę mamy takie bardzo silne poczucie, że za taką cenę mam życie. Więc jeżeli ja teraz przestanę być taka, to ja, co ja mam zrobić ze swoim życiem? Nie zasługuję, żeby żyć, może nie powinnam. Wiecie, bardzo wiele, bardzo to jest mocna, silna zależność i nie jest tak łatwo puścić, bo to, że my w głowie sobie powiemy, no co ty gadasz, Śniegowska, kurde, no jak? Ja żyję, bo żyję już, bo mi serce bije, bo oddycham, bo najadłam się. No to na poziomie emocjonalnym dobrze wiecie, że mózg z sercem to ma, wiecie, daleką drogę tu,
czasem to jest droga, której nie jest w stanie się pokonać, żeby z myślenia i z rozumu i z takiego poziomu chciejstwa dojść do tego, co ja naprawdę czuję. Bo emocje macie zapisane tu, na poziomie serca. I jeżeli naprawdę mam taką silną potrzebę, że żyję za taką cenę, to ciężko jest naprawdę to tak pstryk puścić. Coś, co nam wpajano przez wiele lat i jest początkiem mojej egzystencji. Piszesz, Danusia, że trudny i skomplikowany temat. Piszesz o wielu osobach w różnym wieku i kryzysie psychicznym. Absolutnie tak. To jest bardzo, to w jakim stanie psychicznym jest wiele osób, czy społeczeństwo, młode, stare, najmłodsze, to ma wszystko swoje jakieś przyczyny. Pamiętajcie, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, wszystko ma swoją praprzyczynę, ale ze wszystkim da się pracować, więc można. Pytanie, czy jest gotowość ludzi do pracy, a to jest zupełnie inna inszość. Ania pisze, że zawsze musiałaś zajmować się innymi, nie sobą. No właśnie, że bardzo często słyszałaś, że jesteś egoistką, jak byłaś mała. No tak, bo przecież no, inni są ważniejsi, nie ty, mój drogi człowieku. Dokładnie, Poli, najdłuższa droga to ta z serca do rozumu. Absolutnie, absolutnie tak. Czasami nie do pokonania, nie? Takie dziecko może podejmować decyzję o samobójstwie, tak myślę, jeśli zależność. Będziesz wystarczająco, to będziesz żyć. Aniu, zgadzam się z tym. I to, co powiedziałeś, że podejmować decyzję o samobójstwie, tak. Samobójstwo jest taką szczytem zachowań autodestrukcyjnych, tak zwanych autoagresywnych, to prawda, ale wcale dziecko nie musi myśleć o samobójstwie, ale być tak przeciwko sobie, że pojawią się choroby autoimmunologiczne, pojawią się również różnego rodzaju zachowania, zadawanie sobie bólu, cierpienia, katowanie siebie, no naprawdę na przeróżny sposób. Naprawdę na przeróżny sposób ludzie potrafią się okaleczać, osłabiać, ranić. I to są też, Aniu, właśnie zachowania autoagresywne, a szczytem jest decyzja o samobójstwie. Nie? Aniu pisze, że dużo uzdrowiłaś i teraz jesteś dla siebie najważniejsza. I słusznie, i słusznie. I to nie jest egoizm. Bo egoizmem jest wtedy, kiedy nasze dbanie o siebie robi krzywdę innym, ale nie tym, którzy cię wykorzystywali, tylko robimy to naprawdę w taki chamski, bardzo taki, wiecie, krzywdzący innych sposób. Bo to, że będą osoby niezadowolone z tego, że staliśmy się zdrowymi egoistami, to jest normalne. Ale będą niezadowoleni tylko ci, którzy mieli z ciebie korzyść, drogi człowieku, czyli wykorzystywali cię, tak mówiąc po prostu. I jak przestałaś się dawać wykorzystywać, no to są niezadowoleni, no bo przecież kto by rezygnował z takiej darmowej, wiecie, usługi, że można kogoś wykorzystać. Także, no, sorry, Winnetu, część świata będzie niezadowolona, jeżeli ty się będziesz ulepszać i stawiać na swoim. Taki koszt, moi drodzy. Narcystyczny rodzic nie przeprasza. Nie traktujcie tego, że nigdy, ale generalnie nie ma tendencji do przepraszania. Dlaczego? Bo ma poczucie, że jest mądry, ważny, duży, wielki, najmądrzejszy. Nie? No więc za co ma przepraszać? Przecież narcystyczny rodzic nie robi nigdy nic złego, nie? Nawet jeżeli ma poczucie, że zrobił coś złego, to najczęściej nie przeprosi. Nie? Każda krytyka powoduje atak. Jeżeli chcecie narcystycznego rodzica zaatakować, skrytykować, uderzyć, nie daj Boże stanąć do walki przeciwko, w cudzysłowie postawić na swoim i bronić swojego, to narazicie się na 100% na atak, a za tym idzie jakaś kara.
I oczywiście ta kara i ten atak będzie różny, jeżeli dziecko ma 5 lat, albo 25, albo 45. Ale no, ta kara będzie. Będzie cię narcystyczny rodzic jakoś chciał ukarać. Narcystyczny rodzic będzie udowadniał swoje piękno, wielkość i wyższość, to co powiedziałam, również nad córką, nad synem. Będzie również chciał, czy chciała, tłamsić swoje dziecko. To jest ten przykład, który Wam mówiłam na początku, że kiedy narcystyczna matka ma córkę, to potrafi sobie w niej tak mocno upatrzyć rywalkę, że będzie tą córkę, wiecie, to co powiedziałam, podcinać skrzydła, umniejszać i doprowadzać do tego, żeby ona zawsze miała gorzej, bo dopóki będzie ta córka miała gorzej niż ja, to będzie spoko, nie? Będzie tam oczywiście spełniała jakieś wymagania, ale ma się mieć gorzej. Jeżeli się będzie miała lepiej, no to na to nie ma takiej opcji. To ja jako rodzic narcystyczny decyduję, jak ma się mieć to moje dziecko. To jest naprawdę bardzo trudne, bo tutaj zachowania mega różne, naprawdę mega różne, nie mieszczące się czasem w głowie zdrowemu emocjonalnie rodzicowi czy człowiekowi, do których potrafi się narcystyczny rodzic posunąć. Cześć Ewunia, dzień dobry. Rodzic potrafi być narcystyczny, potrafi być bardzo zazdrosny, zawistny również o swoje dziecko. Naprawdę. O to, jak mu się wiedzie, robi, jakie sukcesy osiąga, no to się nie do końca będzie zgadzało. Rodzic narcystyczny traktuje ludzi obojętnie. Potrafi też wykorzystywać i manipulować ludźmi, a w zasadzie korzystać z tych ludzi wtedy, kiedy ma z nich jakiś dobrostan, ma z nich jakąś korzyść, to wtedy jest ok. Inaczej za bardzo ludzie inni nie są potrzebni, dopóki nie wchodzą w drogę narcyzowi. Mam tu również na myśli dzieci narcystycznych rodziców. To jak nie wchodzą w drogę, no to ten narcystyczny rodzic sobie będzie z tym jakoś radził, ale nie daj Boże stanąć takiemu rodzicowi na drodze, no to nie? Obojętnie w jakiej formie. Cześć Anulka, dzień dobry, kochana, kochana, cześć. Monia, piszesz, bardzo ciężko jest odpuścić. Prawda jest taka, że na tyle, ile jesteśmy gotowi, tyle możemy odpuścić, to będzie ok. To jest długi proces. Wdzięczna za pracę. No, kochana, ściskam cię mocno. Ja wiem, jaką ty pracę wykonujesz mocną. Także cudownie. A co jeśli każda krytyka dziecka wywołuje u niego agresję? No, Danusia, to wiesz, to jest temat też. Pewnie bardziej złożony i nie mam, pewnie niewiele ma tu wspólnego z narcyzmem, a raczej z poczuciem wartości dziecka i pytanie, dlaczego to dziecko na krytykę tak reaguje, bo my na krytykę będziemy reagować, wiecie, jak będziemy się jeżyć i również atakować, czyli zachować agresywnie, wtedy, kiedy też nie potrafimy przyjąć konstruktywnej krytyki. Albo byliśmy bardzo mocno krytykowani, poniżani, albo totalnie nie czujemy własnej wartości. Więc to też no, bardzo różne rzeczy tutaj, Danusia, można by było obejrzeć. Witaj, Anetka, cześć, kochana. No dobrze, narcystyczny rodzic musi być doskonałym rodzicem, to co Wam już powiedziałam wcześniej, niepokonanym bez skazy. Nie będzie się przyznawał do winy, nawet jak zrobi coś złego, to będzie starać się wybielić, zatuszować, zamaskować rzeczy na tyle, żeby zachować swój wizerunek. I jeżeli coś chcesz powiedzieć o narcystycznym rodzicu, czasem coś wykazać, pokazać, że coś zrobił, nie robił, nie jest taki idealny, nie daj Boże, świat miałby się o tym dowiedzieć, to narcystyczny rodzic potrafi się wyprzeć swoich obietnic, podważyć Twoje słowa, bez mrugnięcia okiem skłamać, powiedzieć, że nic takiego nie było, nie mówił, nie mówiła, to Ci się wydawało, zmyślasz, zrobić wszystko, żeby tylko udowodnić przed światem, że jest na swój sposób idealny.
No i to, co jest też jeszcze ważne, że potrafi wyładowywać swoją frustrację na dziecku w postaci to, co powiedziałam wcześniej, ogromnej krytyki, a potem i mało tego, jeszcze wpajać taką postawę pokory i spuszczenia głowy. Jakby potrafić tak skrytykować dziecko, żeby mu powiedzieć, że to nie jest moje złe zachowanie, że ja tak po tobie jadę, tylko że ty zasłużyłeś, drogi człowieku, drogie dziecko, na takie słowa, więc jeszcze teraz schyl głowę i najlepiej jeszcze przeproś. I oczywiście, wiecie, można powiedzieć, że to jest w ogóle niesprawiedliwe. Oczywiście wszystko zależy, co to dziecko zrobiło, jasne. Natomiast do tak mocnego, bym powiedziała, upokorzenia i sponiewierania czyichś wartości, no nie ma prawa dochodzić. Obojętnie, czy jesteśmy dzieckiem, czy jesteśmy osobą dorosłą, nie można po kimś pojechać tylko dlatego, że nam się tak podoba i jeszcze kazać za to przeprosić, czy kogoś sprowadziliśmy do parteru i jeszcze powiedzieć, że ta osoba to w ogóle jest winna tego, że jest taka, jaka jest. To nie tak, a już na pewno nie z poziomu rodzica, który właśnie powinien być wzorem i pokazać, w jaki sposób do wielu rzeczy i do wielu wartości się dochodzić. I właśnie to rodzic powinien być tym, który wspiera, który buduje, który zasila, a nie który depcze i podcina skrzydła. A narcystyczny rodzic taki właśnie będzie. Jak będzie wyglądała przyszłość takich dzieci, narcystycznych rodziców? One mogą wyrosnąć na osoby, które znajdą sobie partnerów podobnych do swoich narcystycznych rodziców. W tych związkach będą dbać oczywiście o kogo? No na pewno nie o siebie, ale będą dbać o tych partnerów. Będą podnosić ich samoocenę, będą znowu zaspokajać ich potrzeby, będą znowu starać się dopasowywać do kanonów tego narcystycznego partnera. Nieustannie zabiegać o uczucia, oczywiście siebie stawiać na końcu, na szarym końcu. Dokładnie tak, jak zostali nauczeni przez narcystyczną mamę czy narcystycznego tatę. Mogą również pójść, słuchajcie, śladem swojego rodzica. I kiedy rozpoczyna się ich dorosłe życie, no to to dorosłe życie może okazać się fantastycznym momentem i czasem na odbijanie tak zwanych strat z dzieciństwa. Co to znaczy? Że skoro wtedy cieszyli się nikłym zainteresowaniem, takim wiecie, no nie byli ważni, widziani, coś musieli dla kogoś, to teraz ja, kiedy jestem mamą, kiedy jestem tatą, to teraz sobie mogę to odbić i teraz mogę być na pierwszym planie i mogę być najważniejsza. Bang, replay, czyli staje się jak moja mama narcystyczna, jak mój tata narcystyczny. No i taka, słuchajcie, czasami idzie pałeczka, która z pokolenia na pokolenie potrafi być przekazywana. A czasami, słuchajcie, wspomnienia z tego narcystycznego dzieciństwa są tak silne i mocne, tak bardzo trudne i traumatyczne, że całe swoje życie dorosłe dziecko będzie mogło traktować za wielce nieudane. Takie dzieci mogą uciekać w różnego rodzaju stany depresyjne, choroby psychiczne lub nałogi bardzo silne, bo chociażby nałóg palenia narkotykowy czy gry komputerowe są też nałogiem, alkoholowy również, bo tam będziemy opijać tak naprawdę stratę swojego dzieciństwa i próbować tam odzyskać jakąś kontrolę. To są też takie drogi ucieczki, więc bardzo różnie potrafimy funkcjonować później w dorosłym świecie, wtedy kiedy wychodzimy z narcystycznego domu lub życia. I co wówczas? Tak naprawdę, kiedy jesteśmy dzieckiem, mając narcystycznego rodzica, to mamy niewielkie szanse na to, że co, ten narcystyczny rodzic w końcu obudzi się i powie: ojojoj, co ja zrobiłam, potrzebuję pójść na terapię. Zawsze jest jakaś szansa i wtedy jest szansa również dla dziecka. Ale takich narcystycznych rodziców, którzy się gdzieś tam po drodze obudzą, no jest mniej.
Najczęściej to już jest nasza, słuchajcie, droga, kiedy dorastamy, stajemy się dorosłymi ludźmi i wtedy mamy szansę szukać pomocy na swoje konto. Tak naprawdę pracować terapeutycznie w różnej formie, bo ta praca terapeutyczna po pierwsze powinna pozwolić pomóc ci odkryć siebie, tego, że w ogóle jesteś, że masz prawo. Słuchajcie, to wszystko zależy od poziomu wpływu tego narcyzmu w domu, całej tej dysfunkcji, bo oczywiście wiecie, te komplikacje mogą być różne. Narcystyczna mama i tata alkoholik przemocowy na przykład, więc wiecie, to zestaw kombo może być tak różny, że on może wprowadzać naprawdę ogromny miszmasz w głowie. Cześć Bożenka. Ale no to wszystko zależy od tego, z czym jesteśmy. Natomiast dzieci, dorosłe dzieci narcystycznych rodziców będą naprawdę musiały nauczyć się żyć według zupełnie innych zasad. Zacząć rozumieć, że po pierwsze to one mają prawo, że po pierwsze są, że po pierwsze nie są egoistami, kiedy chcą zdecydować, jaką herbatę sobie kupią. Albo że nie kupią takiej, jak lubią wszyscy, bo oni lubią, nie wiem, malinową, kupią malinową. Że mają w ogóle prawo. To jest jak, słuchajcie, przeczytanie konstytucji, nie? Pierwszy raz w życiu, że ty w ogóle masz do czegoś prawo. Dlaczego? Bo jesteś człowiekiem i już. Naprawdę to są rzeczy podstawowe, których wiele tych osób powinno się nauczyć, bo nic nie muszą. Ale odkrywać siebie, prawdę o sobie, w ogóle zaczynać czuć, odzyskać pracę, kontakt ze swoim ciałem, pracować z tym, żeby czuć swoje emocje, w ogóle, żeby sobie dać do głowy poczuć, że ty masz prawo czuć żal, że masz prawo być niezadowolona, że masz prawo być wkurzony, że masz prawo czegoś zrobić albo nie zrobić. Rozumiecie? To są naprawdę bardzo podstawowe rzeczy, które powinniśmy mieć od dzieciństwa, ale jak nie masz, to nie siedź na kamieniu, mój drogi przyjacielu czy przyjaciółko, i nie płacz nad rozlanym mlekiem, tylko pomyśl, co zrobić, żeby coś z tego zrobić i jeszcze wykorzystać tą część życia, którą masz przed sobą. A to wymaga pracy, pracy na poziomie emocjonalnym, na poziomie terapeutycznym, pracy ze sobą, swoimi emocjami, z ciałem, z uzdrowieniem relacji z rodzicami. I to wcale nie mam na myśli takiej uzdrowienia pod hasłem, no dobra, to teraz będę z mamą na kawkę chodziła czy z tatą. Bo nie każde uzdrowienie relacji polega na tym, żeby z mamą chodzić na kawkę, bo mogę z mamą nigdy w życiu się już nie spotkać. Bo ta mama jest tak narcystyczna, tak toksyczna, że każde spotkanie z nią grozi twojemu bezpieczeństwu psychicznemu, a czasami fizycznemu również. Ale to nie stoi na przeszkodzie, żebyś mógł pracować w sercu nad tą relacją. I o to właśnie chodzi. Nad relacją z mamą, nad relacją z tatą i nauczyć się zasad życia, tego, że w ogóle masz prawo, i nauczyć się miłości od nowa. Tych metod pracy jest wiele. Ja pracuję i ustawieniami, i pracuję radykalnym wybaczaniem, pracuję totalną biologią, narzędziami z Recall Healing, i pracuję EFT, i Soul Body Fusion, i pracuję medytacjami, wizualizacjami. Tych metod ja mam ileś, ale metod w ogóle pracy jest bardzo dużo. I ważne, żebyś poszukał takich, które tobie po prostu będą pomagać. A to jest najwłaściwsze, żebyś poczuła, co dla ciebie będzie właściwe i tą drogą podążał. A dlaczego? Bo zawsze warto. Pamiętaj, że masz swoje życie w swoich rękach. Jak byłeś dzieckiem, to twoje życie zależało od mamy, od taty i od rzeczy, na które ty nie miałaś wpływu. Ale dzisiaj masz. Ja nawet bym powiedziała, dzisiaj to ty masz obowiązek zadbać o siebie. No bo już nie masz nikogo, kto o ciebie zadba. Tak, możemy mieć fantastycznego partnera, fantastyczną partnerkę, ale oni nie są od tego, żeby zadbać o ciebie, bo partner jest po to, żebyście razem po partnersku tworzyli związek, a nie żeby on ciebie ratował z pozycji taty i ratownika, albo się tobą zajmował, bo ty teraz będziesz taka biedna, biedny, nie? Także to
Wszystko jest niestety na naszych barkach. Ktoś powie, dobra, czemu znowu muszę ja? Bo żyjesz, bo masz życie w swoich rękach, bo ci serce bije w tu w klatce piersiowej, bo łapiesz oddech, bo żyjesz i masz prawo żyć najpiękniej, jak się da. I za to życie i jesteś odpowiedzialna, odpowiedzialny. Dlatego bierz życie w swoje ręce i rób tym, z tym życiem to, na co ci odwaga, los pozwala. Dzisiaj możesz zrobić mały kroczek, ale pamiętajcie, że każda podróż, każda zaczyna się od pierwszego kroku. Bo nawet teraz, jeżeli chciałabyś pójść na spacer, do Biedronki, na zakupy, do pracy, do kina, do łóżka, do łazienki, to musisz zrobić pierwszy kroczek. Nie mówiąc już o podróży, jakbyś chciała stąd, do Włoch, na Malediwy, nie wiem, do czego, gdziekolwiek, to też się musisz zrobić pierwszy krok. I do tego pierwszego kroku Was bardzo, bardzo zachęcam. Jak nie do pierwszego, a do setnego, to tym bardziej kopię Was pozytywnie w tyłek, ale jest warto, naprawdę warto. I podpinam się, Poli, pod to, co powiedziałaś, że odciąć się czasami to jedyne zdrowe wyjście i praca nad sobą. Absolutnie tak. Słuchajcie, to że pracuję z Wami, pracuję też ze sobą i pracuję w takim kontekście, żeby pomóc Wam uzdrawiać te relacje z rodzicami, to nigdy ode mnie nikt nie usłyszał, że chodzi o to, żeby z tą mamą czy z tatą, no czy z partnerem, bratem, z kimkolwiek pracujecie, pracować tak, żeby po prostu chodzić na kawkę i tak, żeby już było cudownie w tej relacji. Oczywiście jest to super, jeżeli tak się uda, ale najważniejsze jest to, żebyś ty była bezpieczna. I praca nad tą relacją to praca w sercu. A czasami ten ktoś po drugiej stronie jest naprawdę tak toksyczny, tak niebezpieczny emocjonalnie. Najprawdopodobniej dla siebie też, ale dla ciebie bardzo, że jedyne, co trzeba zrobić, to odciąć się. Bo pamiętaj, że najważniejsze, co ty musisz robić, to dbać o siebie. I jeżeli ktoś bardzo mocno ci zagraża, no to jest tak, słuchajcie, jak wieje ogromna wichura, jest ogromna burza czy jakiś tornado, to nie wyjdziesz sobie i nie postoisz sobie, żeby to tornado cię zwiało. Bo dbasz o to, żebyś był bezpieczny wtedy, kiedy tornado szaleje za oknem, nie? I zrobisz wszystko, żeby być bezpieczny. I dokładnie tak, czasem nie wychodzi się na spotkanie z tym trudnym relacyjnie rodzicem, bo czasem to takie jest i takie to trzeba zostawić, w sercu pokłonić się, podziękować mamie czy tacie za życie, bo to czasem jest jedyne, co mogli ci dobrego dać. Ale dzięki temu, że masz mamę i tatę, bo masz, bo inaczej by cię nie było, to możesz żyć. I to, że twoja mama czy twój tata jest jaki jest, taki to już jest. Szkoda, że takie mają życie. Ale dzięki temu, że oni na swój sposób dali radę w tym życiu, nawet niosąc mega trudne rzeczy, bo wierzcie mi, że ten narcyzm też się nie bierze tak z kapelusza, to nie jest totolotek, słuchajcie, na porodówce, ale dzięki temu, że twoi rodzice wzięli tak trudne rzeczy na siebie i dali radę, to ty żyjesz. I ty masz prawo, jak jesteś tutaj, pracujesz w jakiejkolwiek innej formie, żyjesz w tych czasach, gdzie masz dostęp do różnych technologii, możliwości, sposobów, metod online, offline, na żywo, jakoś tam, masz szansę zrobić z tym życiem coś zupełnie innego, nie? Zupełnie. I za to, kurde, powiem ci, że jesteśmy odpowiedzialni wszyscy, bo siedzieć i narzekać może każdy, ale przestać narzekać, wstać, nawet jak cię nogi napieprzają, nie masz siły, i zrobić coś, jest naprawdę ogromną sztuką. I z wdzięczności do rodziców za życie zachęcam, zrób ze swoim życiem coś pięknego. I za te piękne słowa, które napisałyście w komentarzu, bo dziewczyny, bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję, Monia. Elunia, bardzo Ci dziękuję. Zawsze warto. Zawsze, kochani, warto. Aniu, bardzo, bardzo dziękuję. Poli, kochana, serdzinki. Kasienko, bardzo dziękuję. Dokładnie tak, słuchajcie, zawsze warto, a ja Was zawsze będę kopać w tyłek. Jak potrzebujesz, żeby Cię ktoś kopnął na zachętę, zadzwoń, przyjedź. Zapraszam. W ten weekend jestem we Wrocławiu, za tydzień, w sobotę jestem w Warszawie, w niedzielę za tydzień jestem znowu we Wrocławiu. Także jak potrzebujesz, żeby Cię kopnąć, zapraszam. Ale tak pozytywnie, offline'owo, online'owo zawsze Cię mogę zmobilizować, jeżeli potrzebujesz, jak potrzebujesz pogadać, potrzebujesz poszukać drogi, to też zapraszam. I Danusia, zajrzę do Messengera, kochana, po całym dniu, wierz mi, że tam na tym Messengerze zasypało się ileś, ale widziałam i zajrzę i odpowiem, kochany. No, Monia, cudownie, bardzo się cieszę. Trójmiasto, obiecuję, to Trójmiasto. Będzie, Kasiunia, będzie na pewno. Aniu, do zobaczenia we Wrocławiu, do zobaczenia, kochana. Ja Was, kochane, wszystkie bardzo serdecznie ściskam. Zostawiam Was tą odpowiedzialnością za swoje życie, bo no tutaj się, kochani, ja mogę pomagać, ktoś inny terapeuta może pomagać, ale to Ty musisz podjąć decyzję i tych dobrych decyzji i odwagi. Odwagi, bój się i rób. Odwagi, kochane, życzę Wam z całego serducha. Anetka, oczywiście widzimy się, kochana Kasiunia, obiecuję, że będę, także jak najbardziej się zobaczymy. Kochane, ściskam Was bardzo mocno. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję w ogóle za Waszą obecność, za bycie, za zaufanie. Ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Do zobaczenia tak w Warszawie. Absolutnie tak wielu za tydzień Warszawa, także się widzimy. Ściskam Was mocno. Wysyłam do Was buziaki i dobrego wieczorku. I jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia, kochani. Buziaki. Do zobaczenia za tydzień. Buziaki. Pa, pa. Dzięki. Dzięki, Aniu. Dzięki, Gosiu. Cześć, Jolu. Dziękuję, dziękuję, Kasiu. Dzięki, kochane moje. Ewunia, dobranocka. Buziaki, kochane. Pa, pa.